Cześć, Szymon z tej strony, witajcie na kanale Szymon o komiksach, można tak powiedzieć, w kolejnym odcinku Przeczytane z biblioteki. Opowiem kilka słów teraz na temat komiksu Batman Zagłada Gotham, który wypożyczyłem w Księżycu Beskidzkiej w Bielsku-Białej w Bibliotece Głównej. Jest to komiks wydany przez wydawnictwo Egmont jako DC Deluxe, czyli mamy komiks obwolutą. Jeżeli są takie fajne okładki, to jest bardzo, bardzo praktyczne, bo ta obwoluta na mnie ucieka. Komiks już był pierwotnie w Polsce wydany, to jest, jeśli dobrze kojarzę, trzecie jego wydanie i moje do niego drugie podejście. Nie pamiętam, czy powiem o tym, jeżeli chodzi o prezentację, jak wypożyczałem, że chciałem sobie to sprawdzić, bo wcześniej nie zachwycił mnie ten tom. No i jest tym razem, cóż, podtrzymuję swoje wcześniejsze wrażenia, nadal ten tom mnie nie zachwyca. Jeszcze kilka słów o twórcach, czyli Mike Mignola i Richard Pace, pewnie na scenariuszu, a Troy Nixey jako odpowiadający za rysunki, a także Denis Janka jako tusz, czy oraz Dave Stewart na kolorach. Co ważne, okładki stworzył Mike Mignola, co może sugerować, patrząc na te okładki, że tych prac tego artysty będzie więcej. Ale cóż, nie samymi okładkami i nie samymi historiami człowiek żyje. Bo tu mamy te okładki Mike'a Mignoli. Zapewne tą gdzieś widzieliście. To, jeżeli dobrze kojarzę, to jest Uniwersum DC według Mike'a Mignoli w innym DC Deluxe. Ale cóż, coś to jest taka zagłada Gotham. To jest Elseworld. Fabuła cofa nas w alternatywnej rzeczywistości do lat 20. XX wieku. I postacie, które normalnie występują w uniwersum Batmana, w uniwersum Mrocznego Nietoperza, są tutaj także, ale są troszeczkę inaczej przedstawione i tak dalej. Chociażby inaczej jest przedstawiony Pingwin, inaczej są przedstawieni Robini, byli lub obecni. Tak samo nasz główny bohater Batman, czy tytułowy bohater, też jest przedstawiony troszeczkę w inny sposób. Inaczej, inne mamy postać, albo podobną, ale troszeczkę inną postać, na przykład Talia al Ghul i tak dalej. No i właśnie, dlaczego mówiłem, że to mnie nie chwyciło? Z uwagi na to, że tu komiks opiera się bardzo, bardzo, bardzo na klimacie noir lat 20. XX wieku w Stanach Zjednoczonych. I te czasy nie do końca mi leżą. I czytam sobie ten komiks i jakoś nie potrafię się wczuć w tą fabułę, w tą intrygę, gdzie tutaj pewne rzeczy naprawdę są fajnie przedstawione. Jest zupełnie, może zupełnie nie, ale jest konceptualnie pokazany fajnie Oliver Queen, czy w ogóle sam mechanizm początków Gotham. Że Gotham zaczynał jakoś jako mały port, niewiele znaczący i było kilka rodzin, które coś tam miały na sumieniu i były z pokolenia na pokolenie i były takie rodziny założycielskie, można powiedzieć. W to wszystko wplątuje się nasz bohater. No i właśnie ten bohater, ten Batman jest taki mało Batmanowy, a już sceny, jak wyjmuje pistolet i zaczyna albo do kogoś strzelać, albo komuś grozić, no nie pasuje mi to. Niestety, zresztą to jest na samej okładce tutaj, niestety Batman z pistoletem mi zgrzyta. Wiem, że to Elseworld. Wiem, że nie musimy trzymać się z kanonu. Nikt tu nawet nie próbuje, to zresztą nawet w wielu miejscach zaleta, że postacie mogą zginąć, mogą być inne, inaczej się zachowywać i tak dalej. Ale po prostu nawet w Elsewordach kluczowe cechy danego bohatera powinny być zachowane. O ile Batman mógłby wyglądać inaczej, mieć troszeczkę inną genezę, to jednak broń palna u niego no nijak mi nie gra. No cóż, czy zatem ten komiks jest aż tak zły? Nie, po prostu nie mój gust. Nie mój gust, ale sądzę, że wielu osobom może po prostu przypaść ta opowieść. Dla mnie coś nie chwyciło, po prostu coś nie chwyciło. Ale cóż, tak samo rysunki. To nie jest Mike Mignola w środku. To jest dobry artysta, pełnoprawny, kompetentny i tak dalej.
ale też jak widzi się tutaj na okładce Majka Mignola, to automatycznie człowiek się zastanawia, aha, ten słynny rysownik. No nie w tym wypadku. No co jeszcze można by powiedzieć? No cóż, jeżeli mieszkacie w Bielsku-Białej lub okolicach, po prostu udajcie się i wypożyczcie ten komiks. I wtedy się sami przekonacie, czy to jest wasz klimat, czy nie. Jeżeli także lubicie Elseworldy, różne, bardzo dziwaczne wariacje na temat Batmana, a macie już dość tego standardowego wizerunku człowieka nietoperza, to także jest komiks dla was. Cóż, dziękuję za uwagę i cóż, no, ciągle powiadam, że cóż. Widzimy się, a w zasadzie słyszymy się następnym razem. Cześć.